Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia, a dzisiaj mamy kolejny dzień w Minecraft i kochani, dzisiaj będziemy robili nowe pomieszczenie w zamku, w naszym pięknym zamku, ale w ogóle chciałam wam podziękować, ponieważ coraz więcej dostaję waszych zamków, które mi wysyłacie na Instagramie, czy gdziekolwiek mi to wysyłacie, to właśnie ja to widzę i coraz fajniejsze te zamki właśnie powstają i bardzo podobne do moich i też inne, bo niektórzy mają swoje pomysły, też są przekozackie, więc naprawdę super, że robicie również takie zamki, a my dzisiaj się zabieramy do roboty. Ja ogarnęłam trochę innych surowców, mam więcej kwarcu i tak dalej i chcę zrobić tutaj schodki w dół. Ogólnie wkopałam się tutaj na sam dół, zrobiłam taką ogromną dziurę, a tu jakiś pająk się chyba dostał. Trzeba będzie to oświetlić tak, żeby nic tam właśnie się nie respiło. O ty pająku jeden, ale się umieścił, że nie da się go w ogóle torwać tam. Masakra. No i wykopałam taką ogromną dziurę, ale trzeba będzie zrobić jeszcze większą, ponieważ chciałam na początek zrobić tak, żeby tam zrobić schody na dół. I wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie gdzieś tu mniej więcej zrobić te zejście na dół i zrobić takie kręcone może. Zobaczymy. Zobaczymy też, jak głęboko się wkopiemy i zrobimy pomieszczenie, w którym będą skrzyneczki, w którym może gdzieś później obok zrobimy tajną bazę, ale to jeszcze nic nie wiadomo, nie wiadomo. No i tak zrobimy, żeby właśnie to też wyglądało idealnie, pięknie, jak na zamek Katy przystało, także zaraz idziemy po ten kwarc, który właśnie zdobyłam, trochę pożyczyłam nawet od chłopaków tego kwarcu, ale to co, oni tam zawsze, wiecie, pożyczamy sobie i tak dalej, tak to jest u nas, a zdobyłam go właśnie 2 staki i 20 jakoś, wiecie, no każdemu coś podebrałam, trochę zdobyłam, trochę u siebie jeszcze znalazłam, no i się udało, więc bierzemy ten kwarc i myślę, że pierwsze co, to zaczniemy od przerabiania go na schodki i zrobimy właśnie schody, żeby później schodzić tak na dół i tak dalej, żeby tam oświetlić też, żeby to fajnie wszystko wyglądało. Ej, ale ten pająk to po prostu jest creepy. I w ogóle, aha, nie mówiłam wam jeszcze o tym, podmieniłam drzwi zamiast tutaj, te drzwi wstawiłam tutaj, bo stwierdziłam, że w sumie tutaj najlepiej chyba będzie wyglądało, jak to nie będzie miało w ogóle drzwi, a po prostu po wejściu, jak ktoś będzie chciał dopiero do pokoju wejść, to będzie musiał te drzwi otworzyć, zapukać i tak dalej. Tutaj zrobimy jeszcze może jakiś dzwonek, powiesimy, no a tutaj będzie zejście na dół i to zejście na dół też jakoś tutaj zrobimy takie pomieszczenie, żeby po prostu to nie było tak na wejściu. To będzie taki jakby korytarz, można tak to nazwać, więc myślę, że spoko. Dobra, idziemy do mojego pokoiku, bo tu mam crafting table. I tutaj sobie zrobimy schodki. Mam nadzieję, że tych schodków dużo z tego wyjdzie. Chociaż już widzę, że będzie to ciężkie. Okej, jak... Właśnie się zastanawiam, jak dużo potrzebuję tych schodków. Ale na pewno mega dużo. Także może lepiej to porozdzielajmy w taki sposób. Okej, tu jeszcze na pół. To może tutaj dajmy. I tutaj trochę. Dobra, ile damy radę z tego wyciągnąć? 44, to jest nadal za mało. Obstawiam, że to jest nadal za mało, także jeszcze więcej. Chyba więcej tego kwarcu tutaj nie będę potrzebowała do niczego innego, tak mi się wydaje. Zróbmy po 7. Okej, tutaj przesadziłam, tutaj po 7. Dobra, zobaczymy ile z tego wyjdzie. No i będzie już tak stack. No myślę, że jak już jest stack, to powinniśmy zacząć zobaczyć właśnie ile nam na to zejdzie. Bo nie wiadomo, nie wiadomo. Może tych schodów będzie dużo, a może wcale aż tak dużo ich nie wyjdzie. Także ja bym zrobiła coś takiego, tylko ja się boję tego pająka, bo on tu cały czas nade mną jakby lata. Zabierzemy jakiś surowiec taki zwykły, bo ja wszystko odłożyłam do skrzyneczek w ogóle. I wszystko jak widzicie się znajduje w tych skrzyneczkach, więc weźmy może sobie... może piaskowiec, trochę piaskowca weźmy i po prostu tym piaskowcem będziemy się podnosić i tak dalej, żebym miała jakiś surowiec, który mogę szybko zniszczyć. Także wchodzimy do środka. Tego pająka muszę rozwalić, bo już mnie po prostu irytuje. Pająku, chodź tu na bitkę. Chodź tu na bitkę. No dobra, będę musiała się do niego bliżej zbliżyć. Ale dobra, zróbmy... O nie! Dobra, co ja tu zrobiłam? Muszę to przemyśleć, jak mniej więcej ma to wyglądać. Ale, o nie, i ten pająk się gapi mi na ręce, najgorzej. Najgorzej, dobra, zróbmy coś takiego. I postawmy pierwsze schodki. I tak myślę, że będzie spoko, jak one będą wyglądały. Więc tego trzeba zniszczyć. Te też trzeba zniszczyć, żeby były jakby tylko te schodki. No i podbudujmy się do góry. No jakoś to wykombinujemy, żeby to ładnie wyglądało. Okej, teraz trzeba będzie zrobić coś w tym stylu. Okej, bum bum, bum 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 bum, hop hop, dobra. Coś takiego, później coś takiego. Coraz ładniej to wygląda, coraz ładniej, no. I te schody będziemy musieli w którymś momencie skręcić, tak żeby one były bardziej takie chyba kręcone, bo za dużo miejsca właśnie tutaj na te schody niestety nie ma, więc zaraz coś wykombinujemy, może szersze je zrobimy.
No właśnie nie mam za bardzo pomysłu, jakby to zrobić, żeby to było tak mega, mega ładnie. Chociaż szczerze, tak też mi się podoba i w ogóle trzeba tutaj oświetlić, bo jak mi się znowu zacznie respić w nocy coś tutaj, to nie na moje nerwy. Ej, dobra, teraz to wygląda naprawdę fajnie i wtedy fajnie by to wyglądało pod tym względem, żebyśmy mogli tutaj zrobić jeszcze jakieś pomieszczenie. Zobaczcie, ile tu miejsca by zostało, więc spoczko. Dobra, weźmy te schody tutaj i spróbujmy już zacząć jakoś chyba skręcać. Bo inaczej to lipa, trzeba jakoś skręcić pomału. Okej. I teraz ten skręt trzeba jakoś dopracować, bo tak to nie może wyglądać. Nie, to wygląda tragicznie. Okej, zróbmy coś takiego, że tu schodek. Aha, to nie tak miało być raczej. Okej, gdzie? Może trochę wyżej ten skręt? Muszę właśnie przemyśleć, jak to zrobić, żeby jak najlepiej to wyglądało. Więc ten zakręt może trochę szybciej już zrobimy. Tylko jak? Nie, ja nie mam wyobraźni w ogóle do takich rzeczy. Aha, i wiem, i może po prostu tutaj już zrobimy takie jakby płaskie. Ej, no nie wiem, ludzie, dobra, jednak nie wiem. Dobra, ja to szybko przemyślę i zaraz wam powiem, co wymyśliłam. Okej, kochani, wymyśliłam coś takiego, że tutaj zrobimy płyty i po prostu z tych płyt będzie przejście do schodków w tą stronę. I tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Bo szczerze, ja nie wiem, jak inaczej ten skręt zrobić. Ej, może jeszcze bliżej? Jeszcze bliżej chyba, bo właśnie ten skręt taki jest. No, nie wiem, nie ma tu za dużo miejsca. O, coś takiego. O, coś w tym stylu. Ale wtedy właśnie to miejsce z tymi skrzynkami, książkami i tak dalej trzeba będzie zrobić gdzieś właśnie tutaj. Więc trzeba będzie się kopać jeszcze w tą stronę. Ej, ten pająk to jest po prostu hit. On nadal sobie nie poszedł. Jak go zniszczyć? Jak go rozwalić? Po prostu powiedzcie mi, jak żyć? Dobra, wejdźmy sobie tutaj do góry i zróbmy sobie płyty. O nie, zaczyna się znowu robić noc. Ja po prostu nienawidzę, jak tu jest noc i zaraz się zaczną moby tutaj respić. Okej, 6 starczy. Tu ten schodek sobie jeden weźmiemy. I jak mam go? Dobra, rozwalę go. Patrzcie to. Pobuł! Pobuł! Jeee, rozwalony! Dobra, kozacko. I teraz myślałam, żeby właśnie zrobić coś w tym stylu. I wtedy będzie takie jakby przejście. Okej. Ej, wygląda to spoko. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Tylko ja nie umiałam sobie tego wyobrazić, szczerze. Ej, serio, o coś takiego mi chodziło. Ja to jednak jestem nieogarnięta po prostu. Myślę, że jeszcze możemy zrobić takie jedno w dół, w sensie w bok. Albo właśnie nie wiem, w którą stronę się kopać. Nie, tak będzie chyba fajnie. Tylko trzeba będzie te ściany, ten piasek zamienić na jakiś inny surowiec, żeby to, wiecie, wyglądało tak naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj na pewno trzeba będzie wypełnić te luki, które są właśnie widoczne, bo nie wiadomo do jakiego momentu tutaj będzie podłoga. Tu na pewno jeszcze jedno zrobimy pasmo. Dobra, zmieńmy sobie to na pół płyty. Ja wiem, że mówię trochę skomplikowanie, ale po prostu, wiecie, jak zaczynam sobie to wyobrażać już pomału, to mam w głowie właśnie taki plan i ciężko mi wytłumaczyć to. Okej, coś takiego. O, coś w tym stylu, żeby to było takie szersze przejście, jak się idzie tutaj na wieżyczkę i tak dalej, żeby było, wiecie, tak. No, szerzej, żebym się zmieściła, jak na przykład sobie pojem placka czy coś. No, także schody zrobione i teraz mi się wydaje, że trzeba zrobić jeszcze więcej miejsca. Aha, i najgorsze jest to właśnie tutaj, że tu jest bardzo dużo tego piasku i ten piasek no cały czas spada na łeb, no nie? Więc trzeba się najpierw pozbyć tego piasku, bo ten piaskowiec jest o wiele fajniejszy pod tym względem, że właśnie on nie spada. Okej, tutaj też zrobimy jeszcze kawałek dalej. No i zaraz wykombinujemy, jak to będzie wyglądało, chociaż szczerze chciałabym, żeby tych skrzyń było naprawdę dużo, ale tak wiecie, żeby to pomieszczenie ze skrzyniami było tak ogromne, żebym ja w końcu gdzieś te moje skrzynie zmieściła, nie? I żebym w końcu je uporządkowała, bo teraz się zastanawiam, że skoro właśnie robię ten zamek i tak dalej, tyle osób mi pisze, żebym się tutaj przeprowadziła, że właśnie się zastanawiam, czy tego czasem tutaj nie zrobić, bo serio, zaczyna mi się tak podobać ten zamek. No zobaczcie, jak on kozacko wygląda. On jeszcze nie jest skończony, a już wygląda naprawdę mega fajnie. Także, no nie wiem, napiszcie mi w komentarzu i ja sobie zobaczę, policzę mniej więcej wasze głosy i napiszcie: Kati, zamieszkaj w zamku, albo Kati, nie mieszkaj w zamku, tylko na przykład u siebie w domku, nie? I wtedy po prostu ja policzę głosy i zobaczymy ile osób chce, żebym właśnie mieszkała w zamku, a ile osób chce, żebym mieszkała w tym domu, w którym byłam, bo oba miejsca w sumie bardzo lubię i oba miejsca mają jakiś sentyment, bo na przykład zamek mi się bardzo z Katialandią kojarzy, ale na przykład domek to, wiecie, to jest pełno wspomnień z tym domkiem związanym, więc no nie wiem, zastanawiam się, może na trochę się chociaż przeprowadzę, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, no i z waszych komentarzy właśnie może podejmę decyzję, gdzie będę mieszkała, na Wojanowicach, ale póki co, wow, naprawdę to fajnie wygląda, zobaczcie to.
Zobaczcie to, naprawdę to pomieszczenie się robi tak ogromne i mi właśnie na tym zależało, tylko jeszcze trzeba wymyślić surowiec, gdzieś pozbierać surowiec, który będzie tutaj idealnie pasował właśnie na to pomieszczenie. I się zastanawiam, jaki by był najlepszy, bo kwarc to już by było chyba za bardzo biało, tak mi się wydaje, że musiałby być właśnie jakiś beżowy albo jakiś szary i właśnie nie wiem za bardzo, albo może jakiś brązowy. No nie wiem właśnie, jaki surowiec byście tutaj myśleli, żeby był. Ten piaskowiec też jest fajny, ale jednak by musiał chyba być po całej długości i bym musiała go dużo nazbierać. Nie wiem, jeszcze zróbmy trochę większe to pomieszczenie. No i jeszcze się zastanowimy, wy mi napiszecie w komentarzach właśnie, jak myślicie, jaki surowiec by tu najbardziej pasował. I po prostu z czasem ja pozbieram ten surowiec i po prostu podmienimy go, podmienimy te ściany na takie mega fajne. Ej, czemu tu cały czas jakieś dziury się robią? Dobra. Czy to pomieszczenie jest wystarczające dla mnie? Wejdźmy na schodki. No uważam, że nadal jeszcze nie. Serio, nadal jeszcze nie za duże. Ja bym chciała naprawdę ogromne to pomieszczenie. I żeby ono było takie, wiecie, naprawdę, naprawdę wielkie, fajne, takie, no takie kozackie. I dlatego bym chciała jakiś surowiec fajny na ściany. Ale żeby go, wiecie, zebrać i tak dalej, to potrzebuje trochę czasu. Także jeszcze mamy czas, jakbyście wpadli na jakiś super pomysł, jaki surowiec by był idealny, no to mi napiszcie w komentarzu. Tutaj będzie można zrobić jeszcze jakieś zejście w dół. Może jakąś tajemniczą bazę, kto wie, zobaczymy. Zobaczymy z czasem, póki co chcę się skupić, żeby zrobić naprawdę takie mega fajne pomieszczenia tutaj. Na pewno chcę zrobić tutaj bibliotekę i w ogóle, no na pewno mam dużo pomysłów, jak tutaj zagospodarować to miejsce. Tutaj będzie miejsce, w którym będą właśnie skrzyneczki, w którym będzie naprawdę dużo moich itemków, ale później bym jeszcze zrobiła właśnie jakieś pomieszczenie typu biblioteka. Ej, naprawdę tu się robi tak ciemno. Zobaczymy, jaka jest pora na dworze, bo jestem ciekawa. Czy na dworze jest... No jest noc, ale zaraz będzie wschodziło słońce, czy słońce zachodzi, czy wschodzi? Teraz nie wiem w sumie, z której strony jest wschód, a z której jest zachód. Ale wydaje mi się, że teraz będzie się robił już dzień. Tak mi się wydaje. Także, no jak będzie dzień, to będzie dobrze, bo chociaż nie będzie tych mobów. Ja powiększam to pomieszczenie i wrócę do was, jak już będzie naprawdę ogromne. No bo nie będziecie patrzeć w sumie, jak tylko piasek kopię. No, także za chwilę się widzimy. Słuchajcie, pomieszczenie jest naprawdę ogromne, więc myślę, że już starczy tego miejsca na skrzyneczki. Ale zobaczcie, jak to jest wysoko i jak jest szeroko. Tutaj jeszcze jeden klocek dalej dałam, żeby właśnie było jeszcze trochę szersze. No i wydaje mi się, że to pomieszczenie jest naprawdę ogromne, więc idziemy robić skrzyneczki. Ja mam nadzieję, że mam jakieś drewno tutaj. Tak mi się wydaje, więc o, i mamy dzionek. To tak jak mówiłam, że właśnie dzionek się robi na Wojanowicach. No i bierzemy drewno. Mam dużo tego drewna? Dobra, 64 starczy, 31. Dobra, tutaj nazbierałam naprawdę dużo piaskowca, bo dużo się kopałam, także zostawiam, bo póki co nie potrzebuję. No i idziemy robić skrzyneczki i te skrzyneczki tam popowieszamy. Jeszcze trzeba będzie się zastanowić, jaką podłogę tam zrobimy, ale właśnie nie chcę robić tej podłogi jakby bez ścian, bo nie wiadomo, jakie ściany zostaną tam. Na pewno nie piaskowiec, w sensie piaskowiec może tak, ale piasek na pewno nie, więc może po prostu zamienimy piasek na piaskowiec i coś takiego. Tych skrzynek chcę naprawdę, naprawdę dużo. Dużo, chcemy bardzo dużo skrzynek. Na ile nam starczy, tyle zrobimy i tyle rozłożymy. Dobra. Tutaj mamy 9, 10, 11, 11. Starczy? Starczy? Jak będzie 11, to kozak. Dobra. 12 nawet starczy. What? Idealnie? Nie, jednego drewna mi brakowało. Dobra, mamy 11 skrzyneczek, więc idziemy je porozkładać. I wydaje mi się, że w ogóle tu będzie fajnie, bo będzie naprawdę sporo miejsca. Czekajcie, tutaj mamy raz, dwa. Okej, czyli teraz robić te skrzynki mega blisko siebie, czy robić odstęp pojedynczy? Może lepiej mega blisko siebie, bo będzie wtedy więcej miejsca na te skrzyneczki, więc sobie zacznijmy może tutaj od dołu. Hop, 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 hop. O nie, to nie miały się złączyć tak. Dobra, zaraz je rozwalę. Okej, a czemu te się nie łączą wtedy? Co jest nie tak? Co jest nie tak? Łączcie się. Okej, i tutaj jeszcze jedna będzie i tutaj jeszcze dwie, więc tutaj trzeba jeszcze przekopać tą ścianę o jedno w tamtą stronę, żeby było parzyście i wtedy parzyście będą właśnie skrzyneczki popowieszane, ale zobaczcie, jaki nagle porządek się robi. No po prostu jestem tak dumna z tego pomieszczenia. W końcu mam takie ogromne pomieszczenie, w którym będę mogła wszystko sobie tutaj segregować i tak dalej. No naprawdę jestem mega ucieszona, ponieważ jak wiecie, zawsze miałam problem z tymi skrzynkami, a teraz będę miała każdą oddzielną skrzynkę od czegoś innego.
wszystkiego. Od piasku, od bruku, od wszystkiego, co będę tylko chciała, bo będę miała tych skrzynek naprawdę dużo. Także mega się cieszę. No i to pomieszczenie się robi naprawdę, naprawdę takie mroczne trochę nawet. Dajcie znać w komentarzu, na jakie surowce właśnie mam zamienić ten piasek, który jest na ścianach. No i zobaczymy, jak to urządzimy. Jaką mam zrobić podłogę, chociaż podłogę mi się wydaje, że ten piaskowiec będzie mega fajnie wyglądał. Po prostu pozamieniam te bruki i tak dalej na piaskowiec i podłoga będzie super. No i może te ściany też będą takie z piaskowca, tylko na pewno piasek pójdzie sobie out, bo piasek mnie irytuje, że cały czas spada. Jak tylko coś się popsuje, to on zaraz cały leci, także piasku się musimy pozbyć. No i dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się pomysł właśnie, żebym tutaj miała wszystkie skrzyneczki z moimi itemami i tak dalej. Jeśli tak, no to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. No i wpadajcie na mojego Instagrama oraz na mój drugi kanał. Jeśli dotrwaliście do teraz, zostawcie emotkę kota w komentarzu i do zobaczenia już w następnym filmiku. Buziaki dla was, pa pa!